Ja się przebieram. Kupuję kombinezon. Jakiś inny. To jest tylko pomno kwiła, ponieważ przebieram się. Moja postać zmieni wygląd. To jest bardzo ważne dla mnie. Ja zrobię party. Zrób party, zobacz nas. Pamiętasz, że my kurde bazę zrobiliśmy? Tak. Dobra. Byłem tam 7 razy. No to moja postać naprzeżywała, żeby tylko dzisiaj nie zginęła, nie umarła. No. Słucham ci zaproszenia. To się przyjmuję. Ja mam tysiaka, więc niewiele nam brakuje do tego. Ja mam półtora, więc mam. Aha, to kupmy tego kodloka. Dobra. To co jeszcze byśmy musieli kupić? Muszę ci tylko dać. Kodloka tylko. Ty, oni tutaj drony sprzedają? No są drony w farmie trójce. Ale wiesz co mi się najbardziej podoba, że są miny. Tak. I tymi minami ponoć da się rajdować bazy. Mhm. A wiesz co byśmy mogli zrobić? Zasadzić bazę sąsiadów? Nie, zasadzkę na jakiś samochód. Na jakieś drodze uczęszczane. Nie wiem, no tak, trzeba robić zasadzki. Michał Rąbać, tylko poczekaj, ja sobie to muszę rozkminić. Muszę tylko zabrać ten strój, już idę. Czekaj, bo ja mam ten strój. Okej, ja mam ten, dobra. Próbuję czegoś bardziej takiego, jeszcze co bardziej kamufluje. Mundur miejski. Mundur miejski mi się nie podoba, ale to może być fajne. Dobra, resztę kasy ci daję. Daję ci resztę kasy, to się robiło tu, to się robiło tu, to się robiło tu. W ogóle słyszałeś o tym, że zostaliśmy najprawdopodobniej jakoś namierzeni? Tak, słyszałem, ludzie, podobno serwer był otworzony i nas znaleźli. Sen, także naszej bazy może już nie być. Zobacz, czy dostałeś pieniądze. No dostałem, kupisz kołdloka, nie? Tak, kup. O, ktoś tu przyjechał tym, kładem. Możemy mu go, wiesz. No? Możemy mu go... A nie będę tak kutafionem. A ja będę. Nie, no coś ty, to już jest słabe. No. Ja ostatnio wszystko kradnę, ja już tyle tu żyję, że ja już nie mam skrupułów, totalnie. Pay Territory Protection Money. Hej. No radzika. Thanks for not taking that on me. Pay no. Okej, okay, zapłaciłem czynsz, stary. Co? Zapłaciłem czynsz, 80... Serio? Żeby nam... Czynsz tu trzeba? Tak, trzeba. Czekaj. Ja muszę coś sobie zjeść. Kurde, masz coś do picia w ogóle? Nic, nie mam do jedzenia ani picia, musimy kupić zapasy. Mhm. Jezu, kocham grać w tą grę. Grajmy w nią tak 5 lat. No, tak, klimat. Grajmy, dobra. I tylko serwery będą działać, to możemy. Gdzie ja mogę kupić te rzeczy do bazy naszej? Tutaj w tej oborze. Hardware? Nie, w oborze, przy drodze nie wiesz, gdzie ostatnio sprawdzaliśmy to? Przecież ty byłeś przy mnie. Właśnie nie pamiętam. Mam krótką pamięć. O Boże? Gdzie ty jesteś? Chodź do mnie. No jestem. Tu. A, no to tu byłem. I tam. Okej. Okay. A jakie ty sobie ciuchy chcesz kupić? Już sobie kupiłem, już zmieniłem. A jest, codelock. 2,5 kosztuje teraz. No tak, no tyle kosztował, a nie mamy? Spróbuję coś sprzedać. Nie mamy? Nie, ja mam 2200. No co ty? No. No to musimy iść szybko do miasta, chodź, postrzelamy się i pójdziemy potem do bazy z Kodlok. Szkoda, że nie ma tutaj hardcore, nie? Że właśnie no, tylko wszyscy wiecie. Z pierwszej, bo to jest... to jest jednak ułatwienie, ale... Dobrze, że ten serwer jest taki sympatyczny, bo też jak jest taki serwer surowy na maksa, to już naprawdę trudno jest to nagrywać. No, to jest ja się lubię bawić na takim surowym serwerze, ale żeby tą grę też tak jakoś ludziom pokazać, to dobrze, że ona jest, że to jest tak dosyć sportowo. No. No ja tutaj miałem ostatnio przygody, ta postać ma takie przygody, ale ja mam fajnie teraz wyglądam. Zobacz, ja mam na szyi, patrz. Uźwa. Nie? No. A, seksowna bestia. Zmieniłem bandamę. A my znowu tu jesteśmy, stary. Matko, i znowu są pioruny. Ja nie wierzę, że my dosłownie... Dzień świstaka. Dzień dobry.
Dobra, ale... czy ty masz coś snajperskiego? Mam. Celownik. To za mną. Gdzie ty idziesz? No to trochę potrwa, ale damy radę. Musimy to zrobić, bo ostatnio... No, ostatnio? Ostatnio miałem strasznie dużo ostrzału właśnie z tego miejsca, do którego pójdziemy. Pójdziemy po prostu miejscem, przepatrzymy, czy nie ma snajperów tutaj przy krzaczkach. No dobra. Ja mam celownik snajperski założony. W ogóle, może... Ja wejdę do miasta, ty popatrzysz z daleka, to będzie dobre. No dobra. Ale ustawię cię w takim miejscu, że będziesz widział tą główną ulicę, nie? Okej, okay. Jezu, jak leje. Ano, leje. Bo tak naprawdę snajperzy nigdy nie stoją z tej strony, od której my wchodzimy, nie wiedzieć czemu. Mhm. Ale zawsze stoją tam, gdzie idziemy. Teraz? Tak. O, świetnie. Spoko, pada deszcz, nie słychać nas aż tak bardzo. A ty sobie będziesz mnie supportował z daleka. Pójdę szybko, wezmę kilka broni, pójdziemy sprzedać. Dobra. Czyli możesz z daleka zdjąć jakiegoś zombiaczka, żeby wystrzał był, przynajmniej w odcinku. A ja wtedy go podniosę, pozbieram. I wrócimy, kupimy kłuteczkę i pójdziemy do naszej bazulci. Zobaczyć, czy nasza kochana bazulcia, norka dziczka... Jeszcze żyje, co? Tak. Czy ona jeszcze jest? Na przykład siedzi tam teraz przy ognisku cała masa widzów i ogarnęli sobie meetup i czekają na nas, jak przyjdziemy. I śpiewają piosenki, bawią się, jedzą kiełbasy. W tej linii drzew, do której teraz wejdziemy, jest odciula pojazdów. Aha, tutaj każdy zostawia pojazd, to jest taka, słuchaj... To jest taki parking. Polana wypadowa, parking morderców. Okej. Okay. Ja nie jestem zachwycony pomysłem, żebym tutaj siedział sam. Nie chcesz siedzieć na najlepszym miejscu, jakim się da i widzieć wszystko? No dobra, może chcę. No wiesz... Ale zmoknę. Podkładam ci się. No, zmoknę, stary. Ja wyglądam w ogóle jak Łuki, nie wiem, czy zauważyłeś. Ja jestem Han Solo. Dobra. I headshot nagle i taki ciemny ekran i smutek. No, jej. Okej, okay. I tutaj, jak się dobrze rozłożysz przy któryś z choineczku, czy to wyży, czy to niży, to już jak sestrienka życzy, ale gdzieś tak raczej w środku górki bym polecał. Jak się łuki położy w choince tu, no, to ona jest tak fajnie odchylona, że z niej nic, że cię nikt nie zobaczy, jak będzie podchodził. A z kolei ty będziesz widział cały stary sobór. Tu, dosłownie patrz. I masz tutaj, jak się gdzieś ujebiesz dobrze w choince, to zobacz, jak widzisz, jaki masz przestrzał piękny. No widzę. No, a ja, możesz nawet tu niżej. Słyszałeś chyba śmigłowiec? Co to było? Słyszałeś to? Nie. Okej, ja mam planuję. Nie ma tak dużo graczy, więc nie jest jakoś strasznie napięta sytuacja. Dobra. No ale dobra, ja tam będę wchodził, ty będziesz mnie widział. Będę tą główną ulicą szedł do góry, do dołu i wrócę do ciebie, dobra? Czekaj chwilę, tak, okej, tylko sobie... Ułóż się w tej ulicy, w której ja teraz jestem, dobra? Dobra, o Jezu, to jest 600 metrów. 650. 600 metrów. 600... No, 600 metrów. Wiesz co, polecam ci sobie pod tą choinką siąść, tak na dupie, wiesz. Mówisz? W tej pozycji na dupie, no, bo wtedy masz podniesiony... Nie musisz tą trawą się martwić. Dobra. Dobra. To co, ja lecę, nie? No, leć. La 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 la. Troll. Dawno temu w odległym starym soborze drolu rąbać poszedł lutować. Czy przeżyje, to się okaże. No, aby się dało. Rozglądaj się, mój kolego. No, ja ci czyszczę miasto wzrokiem, ale powiem ci jedno. Nic nawet nie widzisz? Zębaków nie ma. No to dobrze, to znaczy, że jest puściutkie, zaraz zarobimy na kluczyk. Pójdziemy, zarobimy kluczyk, a tam powiem ci, no, ostatnio jak grałem, to nawet, słuchaj, słyszałem strzały obok nas. Obok naszej bazy, czy tutaj? Obok naszej bazy. A, Boże, te pioruny, stary.
Jest czysto. Na razie jest czysto. O. No mając snajpera w lesie, co? Nic, zauważyłem, że ty jest, mam odległość od ciebie, więc tak też będę mógł szacować. Bo widzę ile, jest, wyświetla mi się ile metrów ode mnie jesteś. No to na, no to do nice, jestem twoim żywym dalmierzem. Dalmierze można kupić chyba. Ja mam nawet chyba dalmierz. Mogłem ci go kurna zostawić, ale ja jestem twoim dalmierzem. Kurwa, zablokowałem się. Dobra, jestem już w mieście. Wchodzę do niebieskiego budynku. Dobra. O, jak tu cicho. Też nie pada. Kurwa w nim jest. Bądź ostrożny, bardzo, proszę. Dobrze, widzisz teraz ten budynek, w którym jestem? Jesteś w kościele? Nie. Nie, no to obserwuj mnie, gdzie jestem. A, widzę cię, tak, widzę. Ja cię nie spuszczam z oczu, tylko staram się sprawdzić, czy ktoś nie łazi, wiesz, w okolicach twojej. No dobrze, widzisz mnie, biegnę środkiem ulicy. A, widzę. Akurat choinka. Do czerwonego. Tak, widzę. Do czerwonego wjeżdżam. Okej. Okay. Fuck, ja jestem w ogóle tak strasznie spragniony, a nie, no nie wziąłem tego picia, a jestem błądem. Dobra, może coś znajdę. Dobra. Miarę szybko. Okej, okay, mam jakieś pierwsze luciszcze. Mam kamizelkę i broń fajną. Dobra, okay. Jeszcze coś. Tutaj zjem. Okej, okay, konsumuj. Na razie... Czysto u ciebie. Okej, okay, góra tego budynku. No dawać jakąś broń konkretną. Jest konkretna broń. Dobra. Znaczy nie, no nie jest taka konkretna. Stiga mam, ale... Lepszy ryc niż nic. Wiesz, Jezus, te pioruny. Nie wiem, czy nie martwi cię fakt, że ty jesteś w tym mieście i też nie ma zombie. O, to mnie rzeczywiście trochę zmartwiło, powiem ci. No właśnie. Trochę mi zepsułeś humor w tym momencie. Dobra, zbliżam się do kościoła, widzisz kościół? Widzę. Będę zaraz wchodził do kościoła. Ostatnio właśnie tu przy kościele dostałem ostrzał. Potężny. To, kuźwa, był wybył. To był strzał pioruna, nie? To chyba tak, ja nic nie słyszałem. Słyszę coś. Co słyszysz? Auto. Kierunek? Przed tobą? Auto ode mnie na lewo. Pojechało. Kurde, ja go nawet nie słyszę. Teraz. Teraz na... O Jezus, widzę! Jedzie! Wjeżdża do sobą, schowaj się! To jest ciężarówka. Pancerzona? Nie. To jest ciężarówka dwóch gości mnie jest. Chryste panie. Gdzie ona jest teraz? Do kościoła na Polance, na Polance. Na Polance pojechała w kierunku... Od kościoła mu. Od kościoła na północ się patrz. Nie widzieliście. Ani mnie. Dobra, czyli, pojechali, czyli pojechali. Po prostu pojechali, dobra. Bo biegnę do kościoła. Jezu, ale się przestraszyłem, okej. Okay. Oni pojechali do innego soboru. Nie wiem, co oni robią. Dobra. Nie widzę ich już. Biegam do kościoła. Kurde, ja ich nie słyszałem w ogóle. Bo jest za daleko, no to zrozumiałe, nie? Kościele jedna wielka gówno, nie ma nic. God damn it, potrzebujemy jeszcze jakąś konkretną broń, no muszę się... O kurde, muszę ci... Bo jeszcze ten budynek sprawdzę, jak tu nic nie będzie. Ja nie chcę iść sam dalej. Następny samochód chyba. Widzę. Schowaj się. Widzisz coś? Nie, ale się schowaj. Jak słyszysz, to się schowaj. Na razie się napoiłem. Jestem w budynku. Nic nie widzę, droga. Nic. Zbieram to, co się da, ale ty mi budujesz stres niesamowity. Ty mi budujesz stres? Słyszysz samochody? Jakieś, ja nic nie widzę. Dobra. Już nie słyszę nic, już nie słyszę, spokojnie. Już jest, nie słyszę, już wracam, ale widzisz mnie, tak? Tak, widzę cię. Dobra, będę się już kierował w twoim kierunku. Jeszcze przeplądruję kilka tutaj budynków. Zbierajmy się stąd. Zrespiło i spadamy, tak. Wow, radio? Znalazłem radio? A nie, GPS-a. O, nice. To będzie pewnie jakoś kosztowało.
Zombie tutaj muczą. Ja ich czuję, że nie widzę ani jednej sztuki. A jesteś ode mnie 500 metrów, jesteś pięknie osadzony. Na snajperze. Boże. Dobra. Ja mam złe przeczucia co do tej ciężarówki. Nie, pojechali do innego soboru, do tego dalej. Mam nadzieję. Ktoś ma ciężarówkę, to jedzie tam lutować po prostu. Okej, mamy broń, no i jesteśmy ustawieni. Cholera, jestem spragniony. Ustawieni. Zaraz ci nie przyniosę picia, zaraz, poczekaj, muszę zabrać sobie picie. Już. No i dobrze. Dobra, tego już nie zmieszczę, to też nie zmieszczę. Dobra, jestem pełny i biegnę do ciebie, co ty na to? Dobra. Zerknij na... Widzę zombiaka po twojej prawej stronie. Ubij go. Jezu, jak się przestraszyłem, nie chcę robić hałasu. Widzę, kuźwa, tutaj chyba ktoś biegł. Bo widzę zombiaków. Obserwuję cię, Drolo. Obserwuję twój budynek. Widzę od safe zone'u, widzę biegające zombiaki, teraz... Tak, też, zespawnowały się. Szukam graczy. Biegnę do góry. A widzę cię, widzę cię, widzę cię. Zombie się dziwnie zespawnowały tam. Tak. Robi się noc. Wiem. Chyba twój szczęśliwy dzień, co? O. Pada deszcz, jest noc. Patrzę się na zombie. Dobra, kryj mnie teraz pięknie, bo biegnę po polanie. Staram się. Obserwuję to zombie. God. Jeszcze nigdy w życiu żadnym Daisy, ani żadnej armii w ogóle nie miałem tak długo postaci. No ja też właściwie. Nie wiem co te zombiaki tam robią, Drolo. Naprawdę nie wiem. No tam jest na pewno gracz. One się nie zespawnowały na mnie. Patrz sobie ciągle. Teraz ich nie widzę w ogóle, ani jednego. Przebieg po prostu pewnie. A chwilę tu jeszcze posiedźmy w tym lesie. Dosłownie z 5 minut. Może Jezus. Akurat go... To! Ta burza mnie doprowadza do rozpaczy. Ja myślę, że w takim deszczu, stary, to strzału z mojej broni by nikt nie słyszał. No, myślę, że spokojnie. Dobra, hej mordo, udało się. To co, poczekajmy jeszcze tu chwilę, jeszcze sobie popatrz. Ja tutaj sobie stanę obok ciebie. W innej choince, trochę wyżej, z dalmierzem. Dobra. Dobra, posiedźmy tu trochę. Tak. Chodźmy. Patrzmy. Więc tak, oni pojechali, widzisz, z naszej pozycji pojechali na północny zachód. No, czyli do soboru. Mniej więcej na 330 azymut. Kierowali, czy tam kierunek 330. Mhm. Jest burzysko. Jest burzysko, jest. Moja lornetka straciła ostrość. No ja nic tu nie widzę. Coś te zombiaki jakby się zespawnowały i już ich tutaj nie ma. No nie. Wiesz, ta ciężarówka będzie nie rychło wracać. Może będę do niej otworzyć ogień. To on nie ma opcji, nie ma sensu, ale ona będzie wracała... Ona jechała polaną, stary. Ona jechała polaną, ona nie jechała miastem. No, jechała tą polaną przede mną, wiesz? Przed tobą? Tak. Mogłeś ładować, panie. Nie. Kupny byłem na osłonie ciebie. Kurde. Byś ich wyjął wszystkich, przecież opona, a potem tylko tych, jakby nie wiedzieli skąd. Ale nie byli tak blisko mnie, wiesz? Aha, no chyba, że nie miałeś pewnego strzału. Ja bym miał może inny celownik, bym może się zdecydował. Dwóch ich było w środku. No, ale by był pięknie. No. Widzisz cokolwiek? Nic. Wiesz, nie.
No dobra, myślę, że trzeba byłoby skończyć, kurna, z tym nowym soborem non-stop. No. Załóżmy kluczyk w bazie i udajmy się na... Co ty na to, żeby udać się do elektro? Do elektro? No nie wiem, może na jakąś misję spróbujemy zapalować dzisiaj. O, może wreszcie misyjka. Albo raczej... Pierwsza i ostatnia. Upolować graczy, którzy na misję poszli, nie wiem. Tak. Dobra, to co, ruszamy się, ja już się ruszyłem. No dobrze, to idź, jeszcze tu zerknę. Dobra, ja kupuję. Raid. Kolok. Purchase. Mam. Mam. Dobra, to co? Chewbacca. Lecimy. Kabra. Tak, ja dostawiam sobie miarkę, mogilewka. Mogilewka, nasza baza jest tu. No i come with me, my friends. Idę. A nie da się zrobić tak, że będziemy mieli wejście do garażu przez te jedne drzwi? Jedną ścianę po prostu weźmiemy tam. No dobra, możemy tak przerobić to. Będziemy mieć, no przerobimy to, żeby mieć samochód w domu. Dobra. Ty prowadź mnie, bo ja nie wiem. Ej, Bungo. Dobrze mi się gra. No mi też. I się zawsze dobrze gra. Pomyśmy przeżyli. No, ja właśnie, w sumie największą przyjemność sprawia taki survival, to, że żyję dalej, to mi się podoba. Tak, to jest super, jak się to dobrze człowiek sobie wkręci, że to właśnie o to chodzi. Mhm. Tutaj miałem kiedyś ostrzał, stąd. Poważnie? Jakbym dosłownie, tak, tą linią drzew i ktoś mnie z tamtej linii drzew na tapie wdzielał. Tamtej daleko na azymucie 240. To nie miło. Stałem jak pajac. Nie miło. To? Nie miło z jego strony. No nie miło, słyszałem tylko odłamki. Nie słyszałem tylko rykoszety. Samochód, gleba! Strzelaj! Ja widzę. Strzelasz? Ładuj! Ładuję, drugi przejechał. To ty do mnie strzelasz? Zabij tego bambika, nie! Nie trafiłem. Ładuj! Dobra, spierdalamy, szybko. Szybko! Czekaj, ten samochód stary eksplodował. Szybko! O Jezu, szybko, czekaj teraz, bo oni po nas wrócą, szybko! Idę! Został mi jeden magazynek, 16 amunicji? Mi 14. Boże, co to było? Ja pierdzie, jesteśmy patolongami, nie? Ostrzelaliśmy konwój jadący do safe zone'u. Chryste. Za to czeka nas karma. Nikogo nie zabiliśmy, więc się niczym. A, w sumie racja. Uciekł z tego samochodu, wybuchł ten samochód. Ja w ogóle nie wiem, jakim cudem ja go nie trafiłem, ja byłem w jakimś amoku. Ja pieprzę, nawalałem do niego przecież tyle i go nie trafiłem. Ja nie wiem, był bambik, więc w sumie może dlatego. Dobra, Bungo, będziemy teraz biegli od... Ty, widzę tu auto. Fuck, następne auto widzę, tu przy domu. Gdzie ty to widzisz? Gdzie ja jestem, dosłownie tu, gdzie ja jestem. Przeskakuję do tego auta. Okej. To jest... Dobra, to jest SUV jakiś. Jest zablokowany. Idę w linię tych drzew, musimy się za mną biec. O matko, jak ja się zestresowałem. Dwa magazynki wywaliłem. Matko, i nie zabiliśmy gracza, to jest niesamowite, niebywałe. Zestresowany jestem, ręce się trzęsą. Ale to auto wysadziliśmy, stary, tyle kul w niego poszło, on tak skręcił w... On stary chyba chciał mnie przejechać, ja nie wiem. On cię nie widział. Myślisz? Ale on miał dopiero pełne gacie, sobie wyobraź, co ten goleś musiał mieć. No. Kurde. To dopiero musiało być, stary. Nagle jedziesz sobie do tej zony, nagle jeb, taki ostrzał dostajesz. Zobacz, jak widać dym za nami tego samochodu. No, rzeczywiście. Ta gra jest cudowna, no po prostu nic dodać, nic ująć. Ciemno się zrobiło w ogóle. O tak, kurde, stary, ciemno. To mi już wystarczy emocji w ogóle, nie wiem. Czy mamy kłada, mordo, mamy kłada. Jeżeli jest otwarty. No, sprawdź go.
Ale ja nie wiem, chłat, wiesz co to jest? Dla mnie chłat to jest śmierć. Siadaj, 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 siadaj. Nie, stary, zostaw go, zaufaj mi. Siadaj, zostaw, siadaj. Zostaw. Wyrzuć go, proszę cię. Nie, siadaj, 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 siadaj szybko, bo jak się nie zdecydujesz, to tu będzie problem faktycznie. No radzika wyświetliło mi. Dobra, jedź. No radzika, faktycznie. Zginiemy, stary. Nie, nie. O, może jakaś... Jak wyjdziemy, to szybko otwórz jedną ścianę, dobra? Znaczy, drzwi są po prostu. Zostaw, nie wjadę tam. Zostaw, kładę. zostaw tutaj. To myślę, żebyś tutaj mógł zostawić już. Dobra, chodźmy. No kuźwa. Czemuś to włączył. Wyłącz to. Holy shit. No, jak z niego schodzę, to się jebaniec zapala, no co za gówno. Nie, nie słychać go. Nie wiem, czy oni nas nie śledzili. Nie, oni pojechali zesrani do... po jedno rydzika. No, baza stoi. Baza stoi, świetnie. Załóż kluczyk. Okej. Okay. Nie wiem, jak to się robi nawet. Ja też nie wiem. Jestem w środku bazy. Ciekawy jestem, czy nasze rzeczy jeszcze są. Nie, zabrane. Zabrali nam. Ktoś tu był w środku. Ktoś pogwałcił nasze piękne... Dobra, zamknij ten kluczyk i tego momentu, jak ustawiasz hasło, nie wpuszcz tutaj do filmu. Jakie hasło robimy? I co, teraz loknąłem? Tak. Ja cię kręcę, jak ja się teraz dobrze czuję! A masz ten teraz się lepiej czuję niż kiedykolwiek, co? Masz ten error na ekranie? Mam, no. No, to jest strasznie denerwujące. Oh my god, ja muszę... Słuchaj, dobra, mamy ten klucz. To teraz możemy spróbować zrobić ten garaż, nie? Tak, trzeba byłoby zrobić garaż, żeby zrobić garaż. Ja tutaj wrzucam kilka jakichś takich itemów. Dobra. Żeby... nie móc sprawdzić, czy ktoś tu bywał. Wow, Bungo, mamy swoją bazę. Ja do mogilewki trzeba iść po lód. Po lód mówisz? Bo nie mamy amunicji, w ogóle wystrzelaliśmy. Ta, dobra, wiesz co zrobimy? No. Pozbierajmy trochę drewna tutaj. Ja nie mam siekiery. Ja mam. Pozbierajmy drewna i... Zróbmy garaż. Tutaj? Będzie wjazd? Do garażu? No. Matko, jesteśmy debilami. Czemu? Co? Bo powinniśmy ten lock założyć na garaż. Nie, zobacz. No. Faktycznie na bramę garażową. No, bo wtedy przez garaż byśmy wchodzili tu, a tak będziemy... No dobra, to sobie kupimy najwyżej następne. No, jesteśmy małymi debilkami, a może... No dobra, nie, no jesteśmy debilami, dobra, nieważne. Dobra, to chodź do mogilewki. Dobra, to zamykam drzwi. Ha! Haha! Dobra. Właściwie, wiesz co? Jeżeli... No. Ja odłożę topór i piłę do tej bazy. Nie będę do tego nosił ze sobą. Jasne, nie ma po co.